Witaj w piątej lekcji kursu Full Stack Mini. Jeśli podoba Ci się ten cykl, zachęcam Cię do zapisania się na pełną wersję kursu Full Stack Express. Możesz to zrobić na stronie fullstackexpress.pl. Link znajdziesz pod tym materiałem wideo. W pełnej wersji kursu poznasz znacznie lepiej, znacznie dogłębniej wszelkie omawiane w tym mini kursie technologie oraz wiele, wiele więcej, bo tutaj jest tylko taki przedsmak tego. Co czeka Cię w pełnej wersji kursu, więc jeszcze raz zachęcam, szczególnie jeśli ten mini cykl Ci się podoba. Ok, więc skończyliśmy na stworzeniu aplikacji, która działa nam lokalnie na komputerze, mamy połączenie z bazą danych w chmurze, czyli mamy MongoDB, które działa nam w chmurze i używamy sobie Prizmy do wygodniejszej komunikacji z tą bazą, do wygodniejszej interakcji z tą bazą, ale teraz przyszła kolej na Tworzenie repozytorium Git i repozytorium na GitHubie. Na GitHubie, czyli na też chmurowym rozwiązaniu e, przechowywania repozytorium Git, bo tak jak w przypadku, załóżmy, MongoDB, możemy mieć bazę danych lokalnie na naszym komputerze czy na serwerze, na którym będziemy uruchamiać aplikację, albo możemy to mieć gdzieś w cudzej infrastrukturze którą zarządza ktoś inny i daje nam możliwość korzystania z tej infrastruktury, z tych usług. I podobnie jest w przypadku Githuba. Tworzymy sobie lokalne repozytorium, czyli mamy na komputerze nas, nasze repozytorium git, ale możemy je też umieścić gdzieś w cudzej infrastrukturze, ułatwiając dzięki temu interakcję deweloperom z naszego teamu, czy w zasadzie ktokolwiek inny kto chciałby wchodzić w interakcję z naszym kodem ma wtedy ułatwione zadanie, bo możemy podzielić się takim repozytorem na GitHubie i tam już współpracować tworząc modyfikacje w kodzie i uaktualniając te modyfikacje właśnie za pomocą Gita. Czym w ogóle jest Git? Kilka słów. Git to system kontroli wersji i w skrócie ułatwia on zapanowanie nad nowymi wersjami kodu. Czyli wyobraź sobie, że piszesz kod, tworzysz nowe zmiany, no i coś się stało ze starymi? Zostały nadpisane, bo stworzyłeś jakieś nowe zmiany. Usunąłeś jakąś linijkę kodu, dodałeś nową linijkę kodu i nie jesteś w stanie normalnie w pliku cofnąć się do tych zmian. Git umożliwia cofanie się do tych zmian, umożliwia tworzenie takich punktów kontrolnych, w których chcesz zapisać stan swojej pracy i przypomina to trochę takie tworzenie nowych. Folderów z Twoim projektem. Czyli masz jakiś stan projektu, zapisujesz sobie kopię tego folderu, kopiujesz Ctrl C, Ctrl V, załóżmy, tworzy się kopia tego folderu, znów robisz tam jakieś modyfikacje, zapisujesz stan i w ten sposób robisz kopię jakby kolejnych stanów Twojego projektu. Z tym, że tworząc takie kopie, ciężko jest nimi zarządzać, a jeszcze ciężej jest. Współpracować wielu deweloperom nad tym samym kodem, bo no co? Musiałbyś wysyłać wszystkie katalogi z wszystkimi Twoimi zmianami w kodzie, jeśli ktoś chciałby się na przykład cofnąć, coś podejrzeć, co się działo w przeszłości, zrozumieć, dlaczego takie modyfikacje nastąpiły w kodzie, albo na przykład tworzyć odrębny, tak zwany branch, odrębną gałąź, w której będzie aplikacja wyglądała trochę inaczej, będą dodane na przykład nowe. Funkcjonalności, ale jest to chwilowo testowe. Dopiero później będzie miało to zostać dodane, dopiero później będzie to dodane do aplikacji. Więc zapanowanie wtedy nad dziesiątkami, setkami folderów, a później nawet i tysiącami wraz z rozwojem aplikacji, no byłoby niemożliwe do ogarnięcia. A Git to wszystko w bardzo prosty, prosty sposób upraszcza. Więc przejdźmy już do samego Gita. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac OS albo, win, albo Linux, to powinieneś mieć już domyślnie zainstalowanego gita. I łatwo to sprawdzić, po prostu otwierając wiersz poleceń i wpisując komendę git, myślnik, myślnik, version. Wtedy zobaczysz, czy git jest zainstalowany. Jeśli korzystasz z systemu Windows, okaże się najprawdopodobniej, szczególnie jeśli masz pierwszy raz styczność z gitem, to okaże się, że taka komenda git version po prostu nie zostanie wykonana przez system. System tutaj zwyczajnie zwróci informację, że komenda git jest nierozpoznawalna. Żeby uruchomić sobie w ogóle taką linię komend w Windowsie, najłatwiej po prostu tutaj prawym klawiszem myszy wcisnąć i wybrać sobie Windows PowerShell. To tak gwoli już totalnej jasności. Więc będąc w systemie z zainstalowanym Gitem, możesz przeskoczyć do dalszej części tego wideo, w której już będziemy tworzyć sobie konto na GitHubie i tam repozytorium na GitHubie. Natomiast jeśli korzystasz z Windowsa, no to musimy przejść przez tą instalację Gita, co właśnie sobie zrobimy. Czyli ze strony git-scm.com wybieramy sobie Downloads, tutaj po prawej stronie, i jesteśmy na takiej stronie, w której możemy sobie pobrać instalatora. Najprawdopodobniej będzie to 64-bitowy system, wątpię, żebyś korzystał jeszcze z 32-bitowego Windowsa. W każdym razie możesz dla tych obu architektur pobrać sobie instalatora. Pobieramy 64-bitową instalację Gita i po pobraniu tego pliku będziemy mogli sobie go uruchomić, czyli po prostu open file i przejdziemy sobie szybko przez kroki tego instalatora. Chcę pokazać proces tej instalacji, bo jest tam przy instalacji Gita parę elementów do wyboru, które chciałbym omówić. Tutaj nie działa to jakoś super płynnie u mnie w kwestii Windowsa, więc musisz uzbroić się w lekką cierpliwość. Po prostu korzystam z wirtualnej maszyny tutaj w przypadku instalacji Windowsa, więc działa mi system Windows nad systemem Linux, więc nie jest to jakieś super mega szybkie, ale przejdziemy przez to mam nadzieję, jak tylko pojawi się okienko instalatora gita już w miarę płynniej. Okej, okay, no nam się to jeszcze ładuje, więc wróćmy sobie tutaj i Możemy w zasadzie przejść od razu też i do e, kilku słów o GitHubie. E, tak jak wspomniałem, jest to repozytorium postowane, e, przy czym mając już gita u siebie lokalnie, możesz właśnie wrzucać te repozytoria Git do internetu, e, do gotowego serwisu, który zarządza nimi, który umożliwia dzielenie się takim kodem, ale daje też możliwość, Interakcji z kodem. I możemy sobie też wejść w Explore GitHub, zanim w ogóle przejdziemy do tworzenia własnych repozytoriów i możemy poznać mniej więcej strukturę tego systemu, czyli jak korzystać po prostu z GitHuba. Tutaj mamy różne cudze repozytoria. Możemy sobie wejść na przykład do tych trendujących, czyli tych aktualnie zyskujących popularność, więc nakładka Explore. I trendujące, i znajdźmy coś z JavaScriptem. Najlepiej tutaj jest tutorial z TypeScriptem. Tutaj mamy o, na przykład jakiś, e, jakieś repozytorium napisane tylko w JavaScriptie, ale może znajdzie się tutaj coś popularniejszego. A jeśli nie, to po prostu możemy wyszukać na przykład repozytorium React. I mamy Facebookowe repozytorium React. I teraz jak korzystać z GitHuba? To, co tutaj widzisz, to właśnie lista plików z repozytorium przechowywane w repozytorium git, czyli git zajmuje się przechowywaniem historii wszystkich tych plików. I ta historia polega na tym, że mamy tutaj komity. Czyli w podglądzie komitów możemy przejrzeć historię zmian, tego, co działo się w kodzie. Każdą taką zmianę można dowolnie nazywać za pomocą komentarza, więc w każdej z takich zmian, jeśli sobie w nią wejdziemy, zobaczysz jakie pliki uległy zmianie. I mamy bardzo przejrzysty, wizualny podgląd na to, co zostało dodane za pomocą takich zielonych, e, zielonego tła i znaków plus. Czyli doszły nam tutaj te dwie linie kodu w tej zmianie, w tym komicie. Doszły nam tutaj, doszła nam pusta linia, czyli ktoś po prostu dał Enter. Dla kolejnej linii i kolejne elementy. Tutaj zostały dodane, tutaj zostały dodane, tutaj zostały dodane, i tak dalej, i tak dalej, więc e, można sobie w łatwy sposób zobaczyć po prostu, co się tutaj dzieje. E, tutaj są te niebieskie fragmenty, jak widzisz, są po prostu e, z winiętym tekstem. Zwiniętymi liniami tekstu, bo z 21. linii od razu przeskakujemy do 25. Po prostu w tych liniach nic się nie działo ciekawego, więc tutaj ten podgląd nam automatycznie te linie zwija, ale możemy sobie je rozwinąć i po prostu zobaczyć, że no pomiędzy tą częścią kodu a tą nie, na, nie wystąpiła żadna zmiana, więc nie ma sensu przeglądać tego na zasadzie tak zwanego code review, czyli sprawdzania, czy te zmiany faktycznie. Mają sens i czy nie ma tutaj na przykład jakichś błędów, to automatycznie Git zwija te strony, te linie kodu, dając nam taki przejrzystszy podgląd strony z kodem. Dodatkowo mamy tu po lewej stronie też informacje, w jakich plikach w projekcie nastąpiły zmiany. I tak to wygląda w przypadku GitHuba. Przejdźmy sobie tutaj do Windowsa Niestety jeszcze nie uruchomił się nam ten instalator, może nie kliknąłem go dwukrotnie. Spróbuję jeszcze raz open. Coś tutaj o. Dokładnie, widocznie nie nie otworzyłem tego Gita. I teraz możemy przejść już przez instalację. Więc next i teraz co nas tutaj interesuje? Czy chcesz integrację z menu, czyli czy z rozwijanego menu z pod prawego klawisza myszy, chcesz mieć możliwość wybrania opcji git bash here albo git gui here, czyli graphical user interface. Graphical user interface to po prostu graficzny interfejs Gita. Jeśli nie przeszkadza ci, jeśli będziesz używał często Gita, to takie dodatkowe pozycje tutaj w menu mogą się przydać. Jeśli nie chcesz zaśmiecać sobie tego rozwijanego menu, nie chcesz tutaj dodatkowych pozycji, tak jak view, sort to nie chcesz tutaj tych dodatkowych pozycji jak git bash here, to po prostu odznacz sobie tą integrację z, z Explorerem. Tu możesz zostawić domyślne połączenie rozszerzeń folderów, katalogów czy plików git i rozszerzenie sh, czyli szelowych bashowych komend tych. Wykonywanych w systemach Unixowych, czyli na przykład w Macu czy w, w Linuxie. Wspomaganie, wspieranie dużych plików, jak najbardziej OK. I czy chcesz sprawdzać aktualizacje dziennie, codziennie nie jest to potrzebne, aż tak w Gicie nie, nie pojawiają się tak często zmiany, i możemy tutaj dodatkową nową funkcję dodać sobie profil do terminala. Do Windowsowego terminala. Nie jest to też jakoś szczególnie niezbędne. Możemy sobie przejść dalej. Tworzymy w Start Menu nową grupę z skrótami do gitowych aplikacji, więc to może się nam przydać. Jeśli tego nie chcesz, oczywiście możesz to zaznaczyć. I tutaj bardzo ważna rzecz. W przypadku tworzenia commitów, czyli zapisywania sobie tych zmian w historii tworzenia. Historii um, utrzymywania aplikacji, czyli no po prostu tworzenia tych punktów e, historycznych, w których będziemy mogli, do których będziemy mogli zwracać, e, wracać, które będziemy mogli podglądać, co tam e, się zmieniło w, w naszym projekcie w danym momencie, e, to do tworzenia takich komentarzy, do podglądu tego, jak będzie wyglądał e, taki commit, e, domyślnie Git używa VIMA. VIM jest to terminalowy edytor. Tekstu, i jest on mało intuicyjny, jeśli chodzi o użytkowanie go. To znaczy, jeśli nigdy nie używasz wima, to problematyczne może być nawet jego zamknięcie, bo trzeba wydać komendę dwukropek Q. Jeszcze na przykład z wykrzyknikiem, żeby olać zmiany, które zostały wprowadzone w pliku. Więc ogólnie nie jest on intuicyjny, możesz sobie wybrać inny. Szczególnie jeśli inny edytor kodu, szczególnie jeśli masz zainstalowany Visual Studio Code, to wtedy zalecam ci wybranie use Visual Studio Code jako domyślny edytor. W moim przypadku tutaj nie przepuści mi Instalator, bo nie mam akurat w tym stanie Windowsa w tej wirtualnej maszynie zainstalowanego Visual Studio Code. Ale zamiast Visual Studio Code mogę wybrać na przykład Nano Editor, też edytor terminalowy tekstu, ale. Znacznie prostszy. Tam nie ma takich mm, zagadek, powiedzmy, jak w Vimie, w przypadku kiedy jeszcze z Vima nigdy nie korzystałeś. Więc sugeruję wybrać Visual Studio Code jako Git Default Editor. A w moim przypadku wybiorę Nano, bo po prostu tego Visual Studio Code nie mam zainstalowanego w tym momencie. E, tutaj kolejny krok wiąże się z nazwą. Głównego brancha, głównej gałęzi, która domyślnie od początku istnienia gita nazywała się master, ale z różnych względów podjęto decyzję, że master będzie zmieniony i najczęściej używa się tej nazwy głównego brancha, głównej gałęzi jako main. I tak jest na przykład też i w GitHubie. GitHub już używa tej nazwy main. Więc jeśli chcemy być zgodni z Githubem, jeśli nie chcemy nazywać sobie branchu master, nie, jeśli nie chcemy y, później decydować o tym, zmieniając na przykład domyślną tą nazwę master na main, szczególnie uploadując sobie nasze repozytorium do Githuba, no to od razu możemy tutaj y, wybrać informację o tym, że chcemy domyślnie na, nazywać nasze repozytorium właśnie main naszą gałąź w repozytorium main, więc możemy sobie to tutaj zaznaczyć. Tutaj w kwestii używania linii poleceń w Gitcie mamy do wyboru trzy opcje, czyli używanie poleceń z Gita tylko w środowisku Git Bash, czyli w tym dodatkowym terminalu, który będzie instalowany razem z Gitem, wtedy w PowerShell'u, czy w, e, w pierwszu poleceń Windowsa nie będziesz w stanie uruchamiać poleceń gita, nie jest to zbyt wygodne. E, lepiej użyć opcję umożliwiającą wykonywanie poleceń Gita e, razem z Windowsem e, z pewnymi minimalnymi e, różnicami. W sensie mogą tam e, nie do końca idealnie działać wszystkie gitowe komendy, ale będziemy mieli e, bardzo przyzwoitą integrację, albo używanie Unixowych narzędzi już w Windowsie, czyli wtedy wszystkie Windowsowe polecenia terminalowe mogą zostać nadpisane na te Unixowe, czyli te właśnie dostępne na przykład w macOSie czy w Linuxie. Więc tutaj mielibyśmy sporą ingerencję w system operacyjny i ta rekomendowana środkowa opcja jest jak najbardziej wystarczająca. Tutaj używamy wbudowanego. Klienta do połączeń SSH, czyli tych Secure Shell. Jeśli będziemy na przykład z GitHubem łączyć się za pomocą SSH, to też możemy użyć właśnie tego gitowego SSH. Nie wybieramy zewnętrznego, tylko przechodzimy dalej. Używamy biblioteki OpenSSL. Natywna biblioteka. Jeśli wiesz, co robisz, jeśli. Potrzebujesz korzystać ze, ze sklepu, z magazynu Windowsowych certyfikatów, to wtedy możesz się pokusić o wybranie tej opcji, ale OpenSSL będzie dla nas w zupełności wystarczające w tym przypadku. I typ tworzenia komitów, czyli jak się mają kończyć, bo są pewne różnice w kwestii znaków przejścia do nowej linii Windows może inaczej. Stawiać inne znaki, takie niewidzialne znaki dla. dla nas, pisząc ten komit, ten pisząc komentarz komita, tworząc nowy komit, pisząc tekst w gicie, przechodząc do nowej linii, te znaki będą dla nas niewidoczne, ale git je będzie zapisywał. I teraz pytanie, w jakim stylu one mają być? Czy to mają być Unixowe, te przejścia do nowej linii? Czy mają być Windowsowe? Ale już zapisywane w Unixowym stylu. I wydaje się to najbardziej rozsądną opcją, bo już uploadując sobie Git do Githuba, e, Github będzie obsługiwał nam te Unixowe style. Ale w Windowsie nie będziemy mieli jakichś dodatkowych krzaczków, e, które by byłyby e, może trochę dziwne e, wizualnie. E, to żeby tego uniknąć po prostu będziemy sobie to e, będziemy używać tych Windowsowych m, przejść do nowej linii, ale pod spodem, pod maską będą one się zapisywać już jako e, Unixowe, więc też ta opcja wydaje się najrozsądniejsza, ta opcja domyślna e, i tutaj kwestia e, terminalowego emulatora też zostawiamy sobie e, ten domyślny e, kwestia domyślnego zachowania w przypadku e, polecenia git pull, czyli Zaciągania zmian z repozytorium zewnętrznego też sobie zostawmy default. Zarządzanie kredencjalami, czyli tymi wartościami, własnościami poświadczającymi zostawiamy gitowi, czyli git wewnętrznie będzie nam zarządzał naszą autentykacją, poświadczeniem, że my to my w przypadku interakcji z zewnętrznymi repozytoriami szczególnie tutaj zostawiamy wieszowanie nie włączamy sobie eksperymentalnych opcji no i już przechodzimy do instalacji samego Gita więc po instalacji będziemy mogli już użyć komend gitowych natomiast tutaj wracając jeszcze do kilku słów o GitHubie mamy pull requesty Czyli in, wchodząc w interakcję z istniejącym kodem, możemy wprowadzać nim zmiany, i możemy pracując z innymi deweloperami, tworzyć coś takiego jak pull requesty właśnie na GitHubie, czyli informować, że chcemy wprowadzić jakąś zmianę. Tu są nasze komity, to jest zakładka komitów, czyli takie zmiany proponujemy, takie zmiany wprowadziliśmy, tak zakomitowaliśmy, czyli sk skomentowaliśmy. Zmiany w naszym kodzie, tutaj przykładowo, te linie zostały usunięte na rzecz innych dodanych tutaj, i inni deweloperzy mogą to przejrzeć i mogą uczestniczyć w konwersacji, czyli mogą się wypowiedzieć na temat tego pull requestu, czyli mogą skomentować, że na przykład coś im się nie podoba, mogą zapytać o coś, dlaczego taka, a nie inna zmiana została wprowadzona. I w ten sposób po takiej już komunikacji, gdy wszyscy są zgodni, że ta zmiana faktycznie jest poprawna, jest potrzebna, można przejść do tak zwanego czyli złączenia danego pull request'a z już głównym branżą, główną gałęzią, którą jak już wcześniej ustaliliśmy będziemy nazywać main, a nie master. Więc jest coś takiego w gicie jak główna gałąź. Od niej odchodzą inne, na których mogą pracować deweloperzy, i później te inne gałęzie są łączone do tej głównej, czyli kod jest scalany. Jeśli wystąpią jakieś konflikty, czyli jeśli kilka osób pracowało na przykład w obrębie tego samego pliku i tworzyło zmiany gdzieś w obrębie tych samych linii, na przykład ktoś dodał tutaj, ktoś usunął tu linię, ktoś dodał w tym miejscu coś, to pojawia się jeszcze wtedy możliwość. Sprawdzenia tych zmian przed takim scaleniem i podjęcia decyzji, co zostawiamy. Czy zostawiamy zmiany dewelopera A, czy dewelopera B, czy, czy usuwamy obie zmiany, bo na przykład żadna z nich nam nie pasuje. Więc to wszystko git załatwi. Wróćmy do naszej instalacji, bo powinna już się zakończać. Dokładnie, tutaj nam się już to kończy. W każdym razie, tak wygląda repozytorium gita w kwestii interakcji z kodem. Możemy sobie pobrać paczkę zip, czyli pobrać to wszystko, co jest tutaj widoczne, każdy z tych plików. Załóżmy tutaj mamy plik Danger File.js, i to jest to, jak wygląda ten plik jeden szczególny. Możemy sobie kliknąć na raw, czyli na wartość surową. Wtedy otwiera nam się ten plik jako plik tekstowy, i możemy sobie ten plik wtedy zapisać. Save as. Jeśli zależy nam na pobraniu tylko jednego pliku z danego repozytorium. Natomiast, jeśli chcemy pobrać całe repozytorium, wszystkie pliki, to wtedy używamy sobie tutaj pobrania tego jako paczkę zip. Ale normalnie nie będziemy tego pobierać, bo chcemy mieć integrację z Gitem, więc wtedy używamy opcji klonowania, używamy polecenia Git clone i pobieramy sobie bezpośrednio. Już z tego adresu albo poprzez e, Command Line Interface. Ale o tym za moment nie będziemy oglądać release notesów. Finish i git powinien zostać zainstalowany. Więc teraz tylko zamknijmy sobie PowerShell'a i otwórzmy go jeszcze raz, e, żeby już z, zostały zaaplikowane te zmiany, które powstały w systemie operacyjnym przy instalacji Gita i teraz sprawdźmy sobie ponownie to samo polecenie, czyli git version i już mam wersję, czyli już polecenia Gita będą działać. Więc super, jeśli chcę dodatkowo mieć dostęp do komend baszowych, tych unixowych, to mogę sobie uruchomić e, git bash i wtedy, jak widzisz, dostaję dostęp do Terminala, który jest dość podobny do powiedzmy PowerShell'a. E, możemy sobie zwiększyć tutaj nieco tekst, żeby był lepiej widoczny. Szczególnie tutaj w momencie nagrywania. OK. E, I mamy PowerShell'a i e, shell'a tego bashowego, czyli tego zgita. Gita. E, w, w stylu Unixowym. I czym się różnią e, te dwa terminale? Tutaj możemy sobie wylistować ls, e, listę plików i, folder, e, plików i tak, folderów, katalogów, które są w naszym mm, katalogu, w którym jesteśmy. A w którym jesteśmy? Tylda mówi, że e, zawsze nam w takim baszowym e, terminalu, że jesteśmy w katalogu użytkownika. Czyli tutaj katalog użytkownika w Windowsie to jest C, users i nazwa użytkownika, w moim przypadku Adrian. Mogę sobie poprzez PWD, Print Working Directory, skrót, w Unixowym baszu, w Unixowym hmm, stylu, sprawdzić w którym miejscu aktualnie jestem. W baszu hmm, nie ma czegoś takiego jak litery dysków typu C, tylko każdy, mm, każde voluminium, każdy dysk jest montowany tak, jakby był katalogiem, więc mamy tutaj C, potem slash, users i Adrian. Ale jesteśmy tak naprawdę w tym samym miejscu, tylko że w PowerShellu e, nie wszystkie komendy będą nam działały tak samo. Na przykład PWD zwróci nam coś innego w innym stylu. Mogą pojawić się też różnice, takie jak na przykład touch. New file txt i PowerShell nie rozpoznaje takiej komendy jak touch, czyli stworzenie nowego pliku. Natomiast new file txt touch new file stworzy tam nam ten nowy plik i tutaj ls powinien tak zwrócić nam ten nowy plik. Tutaj oczywiście ls e, też zwróci nam ten nowy plik, ale samo polecenie touch było niedostępne w PowerShellu. Podobnie w przypadku Vima. Vim, czyli ten tekstowy edytor terminalowy, nie jest dostępny w PowerShellu, natomiast w Gicie już jak najbardziej mamy tego Vima. Teraz, żeby wyjść z Vima, musimy cisnąć dwukropek Q i wtedy opuszczamy Vima. Więc Git działa nam już poprawnie. W Windowsie możemy wrócić do naszego projektu i stworzyć sobie wreszcie repozytorium Git. Jak to zrobić? Mamy uruchomiony z wcześniejszych lekcji kompilator Next.jsa, więc możemy go sobie zakończyć. Teraz jeszcze tutaj w terminalu w Visual Studio Code możemy sobie poleceniem Git version jeszcze na pewno sprawdzić tutaj, czy wszystko działa poprawnie, bo będziemy teraz w tym terminalu Visual Studio Code operować. Git version w porządku. Więc co możemy sobie zrobić? Mamy Nasze repozytorium, jesteśmy w repozytorium, które chcemy, jesteśmy w folderze, z którego chcemy zrobić repozytorium gita, więc uruchamiamy polecenie git init, czyli inicjalizujemy utworzenie nowego repozytorium. Zauważ teraz, że te pliki przyjęły kolor, który mówi nam o tym, że są to jakieś zmiany. Znaczy, mówi nam, że wystąpiły jakieś zmiany w obrębie tych plików. Niektóre foldery są wyszarzone. Jest to spowodowane plikiem gitignore, w którym możemy zdefiniować jakie foldery nie chcemy zapisywać w naszym repozytorium. Nie chcemy na przykład zapisywać folderu node-modules, bo są to moduły instalowane z poziomu polecenia npm install i te moduły niepotrzebnie tylko zwiększałyby nam wagę naszego repozytorium, czyli nie wprowadzałyby niczego, bo nigdy nie modyfikujemy niczego, co mamy w Note Modules. To są po prostu zewnętrzne zależności instalowane w folderze projektu, ale nie modyfikowane przez nas. Więc nie chcemy zapisywać zmian z tego folderu, bo nie pracujemy nad tym folderem. To nie jest nasz projekt, więc nie, nie zawieramy tego w repozytorium. Nie zawieramy też plików takich jak env. Tutaj w tym przypadku. ENV nie jest z kropką local, tak jak ma to miejsce z e, plikiem z Next.js, Next.js e, tutaj używa ENV local, ale dodatkowo dopiszmy sobie tutaj ignorowanie pliku ENV, czyli chcemy go e, też wykluczyć z naszego repozytorium Gita, ponieważ te pliki ENV environment zawierają zazwyczaj sekrety, takie jak w naszym przypadku login i hasło do połączenia z bazą danych. Jeśli tego typu dane by wyciekły, a jest to prawdopodobne, szczególnie jeśli stworzymy tzw. Tak publiczne repozytorium na GitHubie, czyli to co mamy w naszym folderze udostępnimy, to wtedy, gdy takie pliki .env byłyby przechowywane razem z repozytorium, to każdy wchodząc tak jak ja tutaj, przed chwilą, do na przykład repozytorium Facebooka mógłbym znaleźć sobie taki plik ENV i sprawdzić, jakich sekretów, jakich haseł używają na przykład do połączenia z bazą danych. I automatycznie mógłbym się połączyć z tą bazą danych i narobić problemów. Więc trzeba pamiętać, aby w kodzie, w plikach JavaScriptowych czy jakichkolwiek innych, załóżmy PHP czy każdego innego języka, Pythona i tak dalej, nie przechowujemy bezpośrednio nigdy w tych plikach haseł czy informacji wrażliwych. Zawsze te ważne informacje dotyczące sekretów najlepiej przechowywać w pliku .env, czyli w jednym miejscu, który wiemy, że tego pliku nie udostępniamy na zewnątrz, czyli nie dodajemy do repozytorium. Po przeanalizowaniu tego git wiemy już, co nam się doda. Ten plik dalej tutaj jeszcze jest oznaczony kolorem przez gita, czyli w zakładce Source Control. Mamy tutaj informację o tym pliku, że jest on kandydatem do śledzenia, do śledzenia, czyli do zapisania go w repozytorium GIT. Aby git sprawdzał, czy wystąpiły jakieś zmiany w tym pliku w późniejszym czasie, gdy będziemy sobie modyfikować. Czyli wygląda to, jakby nam ten ENV po prostu przez git ignore nie był respektowalny, i nie jest, bo zrobiłem tutaj literówkę. Więc teraz ponownie sobie tutaj zapiszmy. Tutaj mogę odświeżyć. Pewno tutaj tak, była literówka ENV, więc teraz powinno nam to już zadziałać. Niemniej sprawdźmy sobie jeszcze poleceniem git status zmiany, które będą respektowane, to znaczy, które będą zapisane w naszym repozytorium. I mamy tutaj podgląd. To jest podgląd terminalu za pomocą komend gitowych, ale jak widzisz, Visual Studio Code ma też znacznie lepszy. Wizualnie łatwiejszy do sprawdzenia podgląd naszych zmian. I możemy wszystkie te zmiany sobie dodać do fazy oczekującej, czyli taki stage, po prostu tym plusikiem czyli wszystkie te zmiany. Tutaj git mówi mi, właśnie, że ścieżka jest ignorowana przez znaczy te pliki wylistowane, tutaj są ignorowane przez git i teraz, co chcę zrobić, show command output, sprawdźmy, o co tutaj dokładnie chodzi, i chodzi właśnie o ten plik env, to znaczy git ignore zawiera informację, że ten plik ma być ignorowany, a ja tutaj w stage changes chciałem ten plik dodać, i git po prostu uniemożliwił wykonanie takiej operacji. Jak widzisz, teraz w tej sekcji stage changes. Nie mamy już tutaj tego pliku .env i ten plik został już też tutaj wyszarzony. Jeśli już zdecyduję się, że te zmiany, które wprowadziłem tutaj są danym punktem historii, który chcę zaznaczyć, to mogę tutaj te zmiany skomentować. Z wiersza poleceń byłoby to git, przy git status zobaczymy, że są to już nowo śledzone pliki i z wiersza poleceń byłoby to polecenie git commit. Przy czym wcześniej to, co zrobiłem, czyli dodałem do tego do tej warstwy stage, do tego poziomu przechowywania zmian, dodanie tych plików z poziomu wyklikania tego w interfejsie Visual Studio Code, byłoby równoznaczne też i z podaniem komendy. I cofnijmy sobie te zmiany tutaj minusem, czyli wróćmy. Teraz widzisz, że te zmiany są w changes, czyli nie są już w tej fazie staged, i w git status. Zobaczę, że te pliki są nieśledzone, untracked, to mogę te pliki dodać git add i kropka. Wtedy wszystkie pliki, które e, powinny być śledzone, czyli pomijając np. ten plik NV, zostaną dodane do tej e, sekcji staged. I widzisz, że to nastąpiło automatycznie tutaj bez e, klikania tego. Tym poleceniem git add kropka dodałem te wszystkie pliki wewnątrz. Folderu, w którym wykonywałem tą komendę. Natomiast jeśli teraz chcę zapisać sobie zmiany, mogę tutaj wpisać jakiś komentarz, na przykład initial. commit. Zazwyczaj pierwszy commit nazywa się tym inicjacyjnym, ale możemy sobie tu też użyć polecenia git commit bezpośrednio z wiersza poleceń i zatwierdzając to polecenie, jak widzisz, otworzył mi się tutaj. Edytor kodu i otworzył mi się on w terminalu, ponieważ domyślnie w systemie używam właśnie Vima, więc edytuję sobie tutaj zmiany w Vimie. Ale jeśli przy instalacji gita ustawiłeś sobie Visual Studio Code, to te zmiany powinny otworzyć Ci się tutaj. Jeśli nie chcę wprowadzać żadnych zmian, opuszczę tutaj Vima, anuluję tego komita. Po prostu nie, nie dodałem tam żadnego tekstu, więc commit nie nastąpił. To jeśli chcę zrobić to samo tutaj w Visual Studio Code w łatwiejszy sposób bez wydawania tego polecenia. Git commit, mogę tutaj od razu podać tą wiadomość. Czyli na przykład nazwijmy sobie to nawet po polsku: pierwszy commit. Klikam commit i gotowe. Zmiany zostały dodane do repozytorium. Teraz jak sprawdzić, jak wyglądają te zmiany? Git status zwróci nam informację, że jestem w gałęzi o nazwie main, czyli tej głównej, i nie mamy nic do zakomitowania, czyli wszystkie zmiany są już w gicie wprowadzone. Jeśli prowadzę tutaj jakąś zmianę, nawet dodam nowy wiersz, nową linię, zapiszę zmiany, a akurat tutaj Pretier mi to rozwala, ale tutaj, znaczy automatycznie mi usuwa tą linię jako niepotrzebną, ale tutaj na przykład dodam po prostu literkę Q, to Git wykryje mi te zmiany i już system kontroli wersji Visual Studio Code odnajdzie tą zmianę. Zakoloruje ją jako nowo dodany zielony fragment, zielony, zielone tło pod tą literką. Cała linia na nieco jaśniejszy zielony jako jakieś zmiany dodatnie. Natomiast tutaj czerwone to oryginalna wersja, która zostanie zastąpiona tą nową w momencie, gdy. Dodam zmiany do fazy stage a następnie zakomituję tą zmianę. Ale mogę te zmiany cofnąć, czyli discard changes po prostu to, co zrobiłem, mnie nie interesuje. Wracamy do poprzedniego stanu. I teraz, jak sprawdzić te poprzednie stany? Właśnie za pomocą polecenia git log. Git log po prostu wyświetli mi historię wszystkich komitów. Pierwszy komit to jest ID tego komitu. Jeśli miałbym więcej tych komitów, to mógłbym sobie podróżować po tych komitach, wpisując polecenie git checkout, a następnie id komitu, ale jest to już coś, co wybiega poza nasze potrzeby. Po co w ogóle robiliśmy to, tworzyliśmy to repozytorium? Chcemy nasz projekt, naszą stronę internetową umieścić w internecie. Chcemy się pochwalić tym, co mamy tutaj. I teraz aktualnie. Standardem jest korzystanie właśnie z repozytoriów git. Bez takiego repozytorium mielibyśmy bardzo utrudnione zadanie lub czasem wręcz niemożliwe, w zależności od usług usług hostingowych, z którego chcemy skorzystać. Bez takiego repozytorium po prostu moglibyśmy nawet nie móc tego osiągnąć. Więc potrzebowaliśmy takiego repozytorium. Potrzebowaliśmy możliwości utworzenia repozytorium lokalnie, żeby teraz móc stworzyć sobie repozytorium już w serwisie Git. I co musimy zrobić? Musimy się po prostu zarejestrować teraz w serwisie Git, więc przyśnijmy sobie sign up i teraz za pomocą takiego interaktywnego formularza podajemy adres e-mail express gmailcom Wybieramy sobie jakieś hasło do naszego repozytorium git. Dodatkowo są informacje z racji tego, że wpisałem bardzo proste hasło, że tego typu hasło jest gdzieś już w wyciekach danych i, i hakersko ułatwione jest zadanie, po prostu dostanie się do takich tak zabezpieczonych repozytoriów no tutaj nie wiem czy mnie przepuści z tym hasłem. Może jakieś inne, ale a nic, spróbujmy. Nie, nie przepuszcza mnie nawet z takim hasłem, więc muszę wymyślić jakieś nowe, unikalne. Okej, okay, może chociaż to też nie. No naprawdę problem, żeby wymyślić teraz hasło. OK, może się uda. E, I username stack, Express. Oczywiście to jest tylko na potrzeby tego nagrania. E, czy chcę otrzymywać? N dla nie. E, muszę zweryfikować, czy jestem człowiekiem. Wybrać spiralne galaktyki. W moim przypadku niekoniecznie musi się pojawić tego typu weryfikacja, ale. Gdy przejdziesz ją pomyślnie, możesz utworzyć wreszcie konto. No, i właśnie. I hasło też za dobrze było, bo po prostu wpisałem login i też nie może zawierać, więc no, trzeba tutaj wymyślić naprawdę mocne hasło. Ok, hasło ustawione. Kod weryfikacyjny z adresu e-mail musisz tutaj podać. Następnie. Wybieramy jeszcze jakieś informacje. O, skip personalization najszybciej. Nie będziemy tutaj przechodzić przez te kroki. I najważniejsza rzecz, w zasadzie zakończona: czyli stworzyliśmy sobie konto na GitHubie. Mamy lokalne, lokalne repozytorium Git, więc teraz tylko to połączmy. Stwórzmy nowe repozytorium. Możemy je nazwać dowolnie, bo będzie w domenie naszego użytkownika, czyli wszystkie tutaj wszystkie wszystkie nazwy będą e, wolne, bo będą w fullstack Express slash. I tutaj nasza nazwa, więc po prostu chodzi o to, że nie możemy mieć dwóch, takich samych repozytoriów w obrębie naszego konta, czy będzie to publiczne, czy prywatne repozytorium. Tutaj właśnie pytanie y, do Ciebie. Jako twórcy repozytorium, czy chcesz upubliczniać ten kod, czy chcesz, żeby pozostał on prywatny, żeby nikt nie był z zewnątrz w stanie w GitHubie poprzez tą funkcję, chociażby Explore, czy poprzez bezpośredni link, nikt nie mógł podejrzeć Twojego kodu. Więc tutaj, czy publicznie, czy prywatnie, a następnie Create Repository. Przy czym z uwagi na to, że będziemy w późniejszej w kolejnej lekcji już to repozytorium upubliczniać w kontekście robienia z tego strony internetowej korzystania z usług zewnętrznego hostingodawcy musimy mieć to repozytorium publiczne, bo musi do niego pozostać dostęp z zewnętrznego serwisu, więc zostawmy to jako public i stwórzmy repozytorium. A następnie skopiujmy sobie ten oto kod, czyli git remote add origin, git branch m main i git push. Możemy to skopiować tutaj jednym kliknięciem. I następnie wklejamy sobie te polecenia już do terminala. Zatwierdzamy enterem. Okazuje się, że nie można odczytać username'u z naszego. Repozytoria, git. Po szybkiej analizie wydaje mi się, że może to być problem z samym Visual Studio Code u mnie, tutaj z emulacją jeszcze terminala poprzez Flatpak. Spróbujmy to samo uruchomić w innym terminalu. W Windowsie powinno to zadziałać bez problemów, po prostu. W moim przypadku, tutaj, z racji tego, że tak żongluję pomiędzy różnymi terminalami, różnymi Użytkownikami Gita, mam skonfigurowane jeszcze tak zwane SSH z GitHubem, więc tam też coś mogło stanąć na drodze. Niemniej, jeszcze zanim sobie uruchomimy to polecenie, na którym się wyłożył Visual Studio Code u mnie, czyli wypuszczowaniem, wypchnięciem tych zmian do repozytoria lokalnego na, to w, na GitHubie, to w momencie, gdy tworzyliśmy nowy commit, bardzo prawdopodobne, że Pojawiło się u ciebie pytanie odnośnie y, przedstawienia się gitowi, czyli kim jesteś. Musisz zdefiniować sobie coś takiego w systemie jak git config, a następnie globalnie ustawić użytkownika, czyli w gicie po prostu git config, a następnie slash y, myślnik global i ustawiasz sobie user name, następnie podając y, w cudzysłowiach. Jak się nazywasz, czyli w moim przypadku Adrian Bienias, a następnie git config, to samo polecenie, globalnie ustawiamy sobie user email, i tutaj ustawiamy email ten dla widoczności w momencie tworzenia komitów. Więc coś takiego musisz sobie wykonać. U siebie w gitie na początku, żeby móc tworzyć te komity, coś co przeskoczyłem, bo po prostu Visual Studio mnie o to nie pytał w momencie tworzenia gita, w momencie tworzenia komita, bo już miałem te ustawienia wcześniej stworzone. Więc to, jak już masz zrobione i uruchomisz sobie te polecenia, to powinieneś zobaczyć też i w Windowsie wyskakujące okienko które zapytacie o dane do logowania do Gita. Ja sobie spróbuję to uruchomić w terminalu i tutaj mam właśnie informację o tym, jak chcę się zalogować. Czyli login, który podałem tworząc nowe konto na GitHubie. A następnie hasło. Dostaję jednak informację, że logowanie za pomocą hasła z terminala jest już Nieaktualne, nie można się w ten sposób zalogować, więc kolejny sposób odpada z, z mojej, tutaj z mojego setupu, musimy to zrobić po prostu pod Windowsem, bo mając świeżą instalację Gita, czy nawet Gita, już wcześniej zainstalowanego, ale jeśli już weź go razem z GitHubem, to też już masz połączenie, pewnie SSH, albo już się logowałeś też właśnie w ten sposób, tworząc nowe komity, dodając, czy popierając repozytoria. Więc zróbmy to jeszcze na szybko, tutaj, na na już w samym Windowsie. Odtworzyłem repozytorium, które mieliśmy w moim głównym systemie operacyjnym. Teraz to wszystko jest już tutaj w Windowsie. Mamy pierwszy commit, jeszcze raz wszystkie tutaj te pliki zostały dodane. Mamy dodanie repozytorium gita, czyli skopiowałem te komendy i jesteśmy w tym stanie wyjściowym. W którym u mnie w systemie to po prostu nie zadziałało, ale teraz, gdy już potwierdzimy wypchnięcie tych zmian do źródła, czyli do repozytorium na GitHubie, to tutaj powinniśmy zostać zapytani przez GitHub. Powinno pojawić się dodatkowe wyskakujące okienko, przy czym w tym momencie po prostu. <coughs> System Windows w tej wirtualnej maszynie trochę mi odmawia posłuszeństwa z tego co widzę. Nie mogę się przełączyć pomiędzy tymi okienkami. OK. Coś już tutaj drgnęło. O, właśnie. To jest to okienko do uwierzytelnienia się przez GitHuba przez przeglądarkę, czyli sign in with browser. Oczywiście można to też rozwiązać przez klucz SSH, ale uznałem, że. Będzie to zbyt skomplikowane, jeszcze dodatkowo dodając dodatkowy poziom komplikacji już tych czynności, które tu wykonaliśmy. Niemniej oczywiście o Gitcie nauczy się więcej też pełnej wersji kursu i o samym GitHubie. Tutaj zezwalamy, autoryzujemy się z GitHubem, czyli przeglądarka nas tak jakby zalogowała. I teraz to powinno nam już o, dokładnie ruszyć. Czyli to polecenie git push wypchnęło nam te zmiany i repozytorium gita to nasze docelowe. Teraz jeśli odświeżymy, to nie powinno już zawierać tej instrukcji, jak dodać zmiany z naszego lokalnego repozytorium do tego repozytorium na githubie. Tylko no właśnie, mamy już tutaj wszystkie nasze pliki razem z plikiem readme. MD, który to plik pochodzi z e, frameworka Next.js. Czyli to, co tutaj widzisz, jeśli chcesz to zmienić, to wystarczy, że zmienisz, że wprowadzisz jakieś zmiany w frameworku e, w pliku readme.md, który to plik pochodzi bezpośrednio z e, Next.jsa. Więc tak wygląda nasze nowe repozytorium. Co możemy sobie tutaj e, zrobić e, w tym repozytorium? Możemy sobie zmienić, na przykład, jakiś plik. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam tutaj zainstalowanego Visual Studio Code, więc jedyne co mogę zrobić w tym przypadku to zmienić to gdzieś ręcznie w windowsowym notatniku. Ale o co mi chodzi, chcę po prostu pokazać Ci, jak działa dokonywanie zmian w repozytorium. Mamy ten plik readme. Mogę go otworzyć z. Ciekawe, co zaproponuje mi Windows w takim przypadku. Jest to zwykły plik tekstowy, więc e, powinien to być, o, właśnie, zwykły notatnik, nawet. I teraz możemy sobie dokonać jakichś zmian w tym pliku. Na przykład napisać sobie tutaj Hello World, zapisać te zmiany, i teraz te zmiany już będą odzwierciedlone w naszym repozytorium Git Visual Studio Code oczywiście byłoby to lepiej widoczne, ale mamy te zmiany, więc możemy git add dodać sobie te zmiany do stage'a, do tej fazy przejściowej, w której to teraz ten plik już będzie się znajdował. Git status sprawdzamy, czy faktycznie będzie on już na zielono. Niestety tutaj ta maszyna wirtualna zwalnia. Mamy readme MD, więc jedyne co możemy, znaczy jedyne, jedyne co chcemy teraz zrobić to zakomitować sobie tą zmianę, czyli git commit. Nie mam tutaj e, tego Visual Studio Code zainstalowanego, więc mam edytor tekstowy nano z terminala, więc tutaj wpiszę sobie po prostu e, drugi commit albo e, modyfikuj plik readme-md. zewnictwo tych commitów Konwencja nazw nazywania, komentowania tutaj informacji w tych komitach jest taka, że e, używamy e, trybu roz rozkazującego, taka jest po prostu konwencja e, tworzeniu tych komentarzy w GICie, w gicie. Oczywiście najlepiej byłoby tu jeszcze zapisać to w języku angielskim, czyli Modify file, readme ND e, ale Przyjąłem już konwencję, pierwszy commit, więc teraz też drugi napiszę w języku polskim: zmodyfikuj plik. I teraz jedyne co pozostało, to zapisać zmiany w tym pliku, czyli potwierdzam chęć zapisu zmian, i ponownie uruchamiam polecenie, tym razem już bez tego dodatkowego dodatkowej flagi U, origin main. Po prostu git push powinno wypchnąć mi te zmiany do repozytorium zdalnego. I mamy informację. Wszystko przebiegło pomyślnie, więc teraz wracając do repozytorium w, Gicie, w GitHubie, jeśli odświeżę sobie tą stronę, to podgląd z pliku readme.md powinien zawierać już informację Hello World. Możemy sobie zamknąć tą zakładkę z logowania z GitHub. I mamy Hello World. Tego wcześniej nie było, dodatkowo mamy informacje o tym komicie. Że dotyczy on tego pliku. Mamy też informacje tutaj w GitHubie o komitach, które nastąpiły. Pierwszy komit, czyli te wszystkie zmiany, oraz komit zmodyfikuj plik readme i informacje o tym, co zostało tutaj zmodyfikowane, czyli zostały dodane dwie linie, z czego pierwsza zawiera hello world. Więc tak wygląda działanie z Gitem i z GitHubem. Mając już teraz repozytorium w GitHubie, będziemy mogli w następnej lekcji użyć zewnętrznej usługi, do hostingu, którą sobie złączymy razem z naszym repozytorium, i będziemy później w łatwy, bardzo łatwy sposób mogli aktualizować naszą stronę, bo tworząc nowe komity, aktualizując nasze zdalne repozytorium na GitHubie, automatycznie będziemy mogli te zmiany widzieć jako odzwierciedlenie zmian już w działającej w internecie stronie. Więc to wszystko w następnej lekcji.